Cześć, witajcie. Witam Was w pierwszym materiale w Wincie po nowym patchu, po patchu bardzo dużym, po patchu bardzo znaczącym. I teraz chciałbym w kilku słowach, w kilka minut powiedzieć, jakie są moje pierwsze wrażenia wynikające z tego patcha. Jak wiecie, no ja akurat uważam firmę CD Projekt Red za bardzo konkretną, za naprawdę no, solidną, z dobrym podejściem do graczy. Też jej kibicuję, bo to w końcu nasza polska firma, więc chciałbym, żeby rozwijała się jak najlepiej, aczkolwiek no chyba pierwszy raz będę musiał troszeczkę jednak ponarzekać i pokrytykować. O ile pomysł wprowadzenia nowych kart, tak dużej ilości nowych kart jest dla mnie świetny, zmiany w jakimś balansie kart, wiadomo, że jest to też rzecz normalna, zwłaszcza, że gra jest cały czas gdzieś tam testowana, rozwijana, zmieniana, to jest rzecz normalna. O tyle kilku decyzji nie rozumiem. Pierwsza decyzja, zerknijmy sobie tutaj, ogólny wygląd Wiedźmina dość mocno się, znaczy Wiedźmina, Boże, wygląd Gwinta dość mocno się zmienił. Nabrał niestety, moim zdaniem, zbyt dużej ilości cukierkowatości. Dlaczego niestety? Dlatego, że wydaje mi się, że za bardzo twórcy chcą się upodabniać do Hearthstone'a. Kto zresztą mnie zna, śledzi mój kanał od jakiegoś czasu, wie, że przez jakiś czas Hearthstone'a również nagrywałem, więc gdzieś tam ten tytuł liznąłem. Z różnych powodów Hearthstone'a porzuciłem, między innymi też przez RNG, które tam było moim zdaniem zbyt duże, a jednak widać, że tutaj CD Projekt Red dodał sporo kart, w których jest, które bazują na dużym RNG, to już jest pierwsza rzecz, która mi niekoniecznie się podoba, czyli pójście w stronę większej losowości. To jest taki ukłon w stronę Hearthstone'a. Moim zdaniem nie idźcie tą drogą. To jest coś, co właśnie oddziela Gwinta od Hearthstone'a. Kolejna rzecz, talia. Jak wejdziecie w talię, zobaczcie, jak teraz wygląda spis kart, jakie macie w talii. Złoto, srebro, brąz, pewnie. Ale ten wygląd talii jest mega, mega zbliżony do tego, co było, co jest w Hearthstone'ie tak naprawdę. Tutaj jakaś tam ikona, napis. Dla mnie to jest klon Hearthstone'a. Szczerze, o wiele bardziej mi się podobała rozpiska talii taka, jaka była. Łatwiej to było przedstawić, czy na screenie do wrzucenia, na przykład do wrzucenia na Facebook, na fanpage'u. Teraz zobaczcie, trzeba to przewijać. Czy nawet łatwiej właśnie pokazać przy omawianiu jakiegoś filmu. No i też było widać karty. Według mnie ta zmiana nie jest na plus. Nie to, żeby mnie jakoś mocno irytowała, bo przyzwyczaiłem się do tego grając w Hearthstone'a, ale szkoda, że po raz kolejny mamy wrażenie, że tutaj do Hearthstone'a ten tytuł chce się upodabniać, poza właśnie zyskaniem też trochę koloru, takiej cukierkowości, co mi się nie podoba. Kolejna rzecz, przyspieszenie rozgrywki. To jest po części na plus, bo część animacji na pewno można było skrócić. Dodanie, to może podczas walki Wam pokażę. Jedna też rzecz, znaczy kolejna rzecz, która trochę, a nawet trochę bardzo mnie zdenerwowała, to jest wprowadzenie nowych kart i tych wszystkich zmian bez zakończenia sezonu. Jak wiemy, sezon kończy się chyba na koniec grudnia, a rozumiem, że CD Projekt Red chciał wprowadzić nową aktualizację przed świętami, żeby jak gdyby zachęcić graczy do pogrania w okresie świątecznym, wykorzystać to, że dużo graczy będzie miało czas na granie. No ale to moim zdaniem, jeżeli już chcieli coś takiego zrobić, to powinni ten sezon zakończyć wraz z wprowadzeniem nowego patcha. Teraz ja mam na przykład rankę 20, ale po zmianach wielu kart, część kart można popyłować za 100% wartości, więc ja zmieniłem, zobaczcie, mam 5315 fragmentów. Wszystkie praktycznie karty, które można było spyłować, popyłowałem. Poza przerazą, którą mam w Eredinie, to jest cały czas karta, to jest cały czas ta talia na mróz, którą grałem już od dwóch patchy. Jedyna talia, która została mi niestety w gwincie obecnym. Tak wyszło. Wszystkie inne talie tak mocno zostały pozmieniane karty, że musiałem się tych talii pozbyć. I dlaczego mi się nie podoba, że zostało to wprowadzone bez zakończenia sezonu? Ano właśnie dlatego, że no, te zmiany są na tyle duże, że tak naprawdę
Teraz, jeżeli jakieś osoby chcą grać dalej rankingówki, to muszą eksperymentować z kartami, wydawać, a ja czegoś takiego robić nie chcę, więc przestałem grać już rankingówki. Wyzwania będę robił tylko, jak będę miał czas na potyczkach, a nie na rankingach. Czekam, aż się skończy sezon, wtedy za zakończenie sezonu wpadną kolejne beczki. Potem oczywiście za wbicie kolejnej rangi z automatu, za punkty, które się uzyska, wpadną kolejne beczki i wtedy zrobię taki giga opening, bo jak widzicie, my mamy tutaj 27 beczek plus 104, to już by było 131 beczek, a mam nadzieję do tego giga openingu uzbierać. Wiele osób już teraz otwiera karty, no bo jeżeli chce grać dalej rankingówki, no to już musi korzystać z nowych kart, które wypadną z beczek, znaczy otwiera beczki i musi tworzyć nowe karty. Ja czegoś takiego nie chcę, ja chcę zrobić naprawdę gigantyczny, największy do tej pory u mnie na kanale opening, dlatego będę grał potyczki i będę grał właśnie potyczki tym Eredinem. Czy wygram, czy przegram, to jest mniejsze znaczenie. Sam wygląd tutaj podczas ładowania ekranu, to akurat mi się podoba, wygląda to spoko. Na plus oczywiście też wprowadzenie trybu świątecznego, gdzie można porobić pewne rzeczy. Nie grałem jeszcze go, natomiast słyszałem, że jest bardzo łatwy, co też części osób nie pasuje. Mamy dużo nowych kart, nowych dowódców, ale to wszystko na nowych kartach, to się skupimy pewnie, jak będę robił opening, zobaczymy wtedy, co wpadnie. Kolejna rzecz, nowy ekran Mulliganu. Na plus, że jest to teraz dość przejrzyste i raczej się nie pomylimy przy wymianie kart. Natomiast na minus, że ten ekran jest po prostu brzydki. Nie ma czegoś takiego. Niestety. Brakuje mi czegoś. Moim zdaniem coś jest niedopracowane. I okej, rozumiem gdzieś tłumaczenia, że na przykład Gwint jest teraz robiony gdzieś tam z myślą o platformach mobilnych, ale nie wydaje mi się, żebyśmy my jako gracze PC-towi powinni to czuwać. Moim zdaniem wersja mobilna Gwinta na telefony to jest coś, co na pewno by pomogło tej grze, bo to jest duży plus Hearthstone'a i życzę sobie tego, żeby w końcu też, żebym na telefonie mógł grać w Gwinta, ale jednak nie całym szacunkiem, nie kosztem PC-ta. Ogólnie graficznie wydaje mi się, że mimo wszystko ten Gwint troszkę jestem jednak i kurde, że ten Gwint no troszkę jednak poszedł na minus niestety. Ta zmiana graficzna, mam wrażenie, że ta gra się cofnęła w czasie. Jednak te animacje, to wszystko, co było, dawało taki charakterystyczny klimat. Tutaj, owszem, na przykład to pokazanie teraz, że... Aha, dobra, ciekawe, utracono połączenie. Super. To wina mojego internetu. A, już jest ok. Wiem, że są jakieś problemy, są jakieś bugi. Na jakieś akcje z serwerami. No, że tak powiem, zdarza się, tak? Dobra, zagrajmy sobie, tak? Jest dużo kart, których nie znam. Nie mam teraz, szczerze mówiąc, za dużo nawet czasu na granie. Nad czym ubolewam, no ale tak to jest. Jest okres przedświąteczny, więc... Jest dużo różnych zadań. No co jest z tym połączeniem? Nie miałem czegoś takiego do tej pory. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy też takie akcje macie, bo to jest... Szczerze mówiąc, coś... dziwnego. Dobra, mam 20 punktów przewagi. To on zagra. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Aha, czyli on tu dalej chce walczyć. To jest karta, odręczony czarodziej.
Okej. Dobra. Wygrana tej rundy. Teraz będę grał po prostu tak, żeby robić wygrane. Żeby robić wygrane. Ten ekran wygląda całkiem spoko. Ale nie wiem dlaczego tak bardzo chcą twórcy tej gry upodabniać się do Gwinta. Znaczy do Gwinta, Boże, twórcy Gwinta upodabniać się do Hearthstone'a. Jestem trochę zmęczony po całym dniu. Wybaczcie mi proszę. Ale chciałem, żebyście to w kolejny dzień, czyli w czwartek, mogli obejrzeć. Ciekawy jestem też waszych opinii, jakie jest wasze wrażenie co do tej zmiany animacji. Według mnie trochę ta gra... Przyspieszenie po części ok, ale jakieś te animacje są trochę dziwne, trochę to straciło, moim zdaniem. To, że pokazuje ile punktów tracimy od mrozu na przykład, czy efekty takie, to jest akurat, wydaje mi się, całkiem spoko, bo wiemy co się dzieje, nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia. Chociaż myślę, że dla graczy bardziej doświadczonych w tym tytule powinna być opcja, jeżeli ktoś ma ochotę, wyłączenia tego. No i będę obserwował, co dalej twórcy Gwinta będą chcieli robić. Mam nadzieję, że się opamiętają i nie będą robić z tej gry innej wersji Hearthstone'a. Oby czegoś takiego nie było. No i też jest masa nowych kart, których mechaniki kompletnie nie znam. W okresie świątecznym raczej za dużo w Gwinta nie pogram, no bo to człowiek jest też trochę zajęty, są jakieś wyjazdy, ale mam nadzieję, że już po świętach będę mógł usiąść, troszkę więcej pograć, popatrzeć co tam się dzieje i jak się, dobra, przeciwnik się poddał, i jak się skończy sezon, to wtedy właśnie zrobimy sobie naprawdę duży opening. Do tego czasu pewnie dozbieram jeszcze trochę beczek, więc będzie na pewno co otwierać, a wiecie, że ja lubię robić openingi, lubię się nad tymi kartami lubię oglądać te karty, czas na nie poświęcać, więc to będzie na pewno opening długi. Ups, wystąpił problem z wyszukiwaniem przeciwnika. No, dużo jest takich rzeczy. Mocno się zmienił ten Gwint, mimo wszystko. Oczywiście wiadomo, że jak są tak radykalne zmiany, to musimy się do tego przyzwyczaić. Mechanika wielu kart, wielu kart się też radykalnie zmieniła. Ileś talii, którym ich znamy, nagle przestały mieć sens. Umiejętności potworów na przykład, niektóre też mi się nie każde zmiany podobają, no ale pożyjemy, zobaczymy. Wiadomo, że wytworzą się nowe mety, gracze się dopasują i będziemy grać myślnym. To mogłoby być, nie wiem, po prostu może bardziej na środek przesunięte, jakiś ładniejszy kolor, jakieś lepiej to uzdobione, bo tak mamy takie, to jest fajne, natomiast tło całe jest takie mech, jak raz przed paru lat. Zagramy teraz jeszcze, aby tylko rundę wygrać. A nie, przeciwnik wymienia karty. No i to też ta mechanika zagrywania kart tutaj też się trzeba przyzwyczaić. Inne te animacje przy spadaniu kart. No, nie wiem, czy to jest... Mi się Gwint przed tą aktualizacją, ta cała oprawa graficzna bardzo podobała. Teraz... Jest tak inaczej, no. Może kwestia przyzwyczajenia. Ciekawy jestem waszych opinii, proszę zostawiajcie dużo komentarzy a propos tej nowej aktualizacji. Co się wam podoba, co się wam nie podoba. Chętnie poczytam właśnie, żeby mniej więcej zobaczyć, czy mamy podobny pogląd. Jak oceniacie wprowadzenie limitów jednostek na rząd? Jak oceniacie teraz to, że każda jednostka ma umiejętność, że każda jednostka jest zwinna, tak? Czyli możemy wrzucić jednostkę do wolnego rzędu. Może to minus 4, minus 2, może to powinno być troszeczkę mniejsze, może wtedy by to inaczej wyglądało, ciężko stwierdzić.
Nawet się zastanawiałem, czy jest sens. Ciekawe, czy jest sens w ogóle grać pogodą na rankedach teraz. Dajcie znać tam w komentarzu. Ej, krach. Nie mam całego dnia. 16. On raczej będzie to. No to akurat fajne jest ta animacja teraz, co była, więc jak widać, są rzeczy na plus, są rzeczy na minus, nie? Jak zawsze. Co to za karta? Chin przeklęty, zagrę brązową. Pewno stanie to zakłuje przeciwnika. Rozścieczonego niedźwiedzia. Będziesz błagał o śmierć. Zdeptać! Rozerwać! Nie ma ucieczki. Dwanaście punktów. Teraz ten oberwie, zanim ci się pozmieniają. Chyba, że on zaraz wypali jakimś szlakiem. Tak nie bardzo mam szczerze jak cisnąć. To może być nawet zabawne. Dobra, zużył koral. Okej, czyli robię sobie carry over. Grasz czy spasujesz? Trzymam pożogę na wskrzeszenie Jenga Freta. Wątpię, żebym tą talią, tak starą talią, miał w ogóle co szukać na rankedach przy takiej ilości talii. Nowych kart, które tam latają. Pochyl głowę przed modrą Freją.
Dobra, runda wygrana, więc te 6 wygranych rund na dzień będę miał zrobionych. Niech Modron Frey. Ojej, chyba chciał wskrzesić. Cóż. Cóż, ja pożogam teraz. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Pożogam teraz z Rąbaną. Mogłem wymienić tę pożogę. Sobie mogłem poczekać. Palić mu to i dopiero sobie skrzesić. Na upiory, Myrhogu! No, zrąbałem to, przegrałem. Źle zagrałem, misplaya zrobiłem. No. No nic. Ukończ 5 rozgrywek. Teoretycznie jeszcze jedno mógłbym zagrać. To bym dostał jeszcze jakąś tam nagrodę. Dobra, to jeszcze jedną szybką zagramy. Tak to jest, jak się człowiek... Teraz w ogóle pozmieniały, jak się człowiek nie skupi do końca, pozmieniały się te mechaniki. To, co musi być. Swoją drogą śmieszne jest, że grając gdzieś tam cały czas z tą starą talią na mróz mogę sobie robić wyzwania. Dobra, tego nie chcemy. Tu. Możemy tu tak zagrać. Plus to. Dobra. Zagrajmy. Pytanie właśnie, czy on by nie czekał do wyciągnięcia dźwięku. No ale to i tak zrąbałem. Pożogę najpierw powinienem zużyć. Nie pomyślałem o tym. Lubię granie pod pogodę, bo mi się zawsze z moimi początkami w gwincie kojarzy. Nie kumam, o co chodzi z tym utracone połączenie, nie? To jest jakieś chore. Cóż za kłotek. Okej. Malena. Opór jest bezcelowy. Tutaj jestem 2 karty w plecy. Thank you.
Będę mocno po dupie dostawał przez to, że nie znam w ogóle nowych kart i nie będę grał w tym czasie zbyt dużo, w tym okresie świąteczno-noworocznym. Zanim się tego nauczę, to mega, mega dużo czasu będę potrzebował na powrót później. To jest nie dość, że bardzo dużo kart, no to trzeba jednak sporo grać, żeby wszystko pamiętać, co się dzieje, co się pozmieniało. Teraz mi fajnie, że mi teraz przyszłaś. Naprawdę cieszę się bardzo. No, to teraz sobie trochę powiszą. Czyli bawimy się w dwie strony. Ciekawe. Dobra. Zginiesz, robaku. A, dobra, to ja już wcześniej zagrałem. To jest po raz kolejny misplay z mojej strony. Gram beznadziejnie dzisiaj, tak jak mówię, jestem po 12 godzinach na nogach. A nie pamiętam też tak naprawdę, co gram w tej talii, bo po prostu dzisiaj rano usiadłem do tego, żeby zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. To wali za 8. Dobry człowiek to martwy człowiek. Okej. Ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. To było cwane. Tak bardzo się boję. Nie zawiodę.
Igraszką dla mnie miecze i sztylety. Opór jest bezcelowy. W ogóle tak się zastanawiam, czemu ja wrzuciłem jeźdźca w ten rząd zamiast ten. W ogóle się nie skupiam na tym, co robię, nie? Nie rozśmieszaj mnie! No jeszcze Ciri, erupcja mocy, to też widziałem, że jest grane. No ale dobra, najważniejsze, że ukończono jest 5 rozgrywek. Generalnie to... Wiadomo, że wolałbym to wygrywać, ale powiem szczerze, że podejście do sezonu rankingowego, czy nieskończenie tego sezonu, powoduje, że nie mam absolutnie żadnej motywacji, żeby kombinować teraz, jeszcze w okresie, kiedy mam mniej czasu na granie, kombinować z taliami, otwierać te beczki. Nie, dla mnie to jest głupota, nieskończenie sezonu, więc ja na spokojnie sobie poczekam. Na koniec będę sobie swoim mrozem robił wygrane rundy. A wy pewnie kolejnych materiałów z Gwinta możecie się spodziewać właśnie dopiero po tym, jak się zakończy sezon. Wtedy zrobię opening, a do tego czasu czekam na wasze komentarze, co wy o tym wszystkim sądzicie. Bo ja jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony. Trochę pozytywnie i trochę negatywnie. Sam nie wiem, co dalej myśleć. Nie chciałbym, żeby CD Projekt Red obrało drogę taką, która spowoduje, że w końcu zrezygnuję z tej gry tak samo, jak zrezygnowałem z Hearthstone'a. Trzymajcie się, cześć.